Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zaburzeń osobowości, ciąg dalszy. Co to jest osobowość histrioniczna, biernoagresywna, zależna, narcystyczna i anankastyczna. Zapraszam. Osobowość histrioniczna. Słowo histrioniczny pochodzi z języka greckiego. Histrio to po grecku aktor. Osoby z tym typem osobowości starają się za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. Rzeczywiście trochę jak aktor w teatrze. Relacje z innymi podporządkowane są właśnie temu, aby być w centrum zainteresowania. Może to polegać na uwodzicielskim stylu bycia, czasem niedostosowanym do sytuacji, na zwracającym uwagę ubiorze, przerysowanych gestach, wypowiedziach, powierzchownych emocjach i tym podobne. Gdy osoba taka stara się uwodzić swojego rozmówcę i mimo tego nie uzyskuje zainteresowania, to może reagować złością i dość często zdarza się, że ta złość jest stłumiona i nazywana przez pacjenta smutkiem. Powstaje wtedy obraz podobny do depresji, ale leczenie jest zupełnie inne. Dopóki pacjent nie uświadomi sobie, że to nie smutek, tylko złość i że jest to jego stały schemat reagowania, dopóty nie będzie można nic z tym zrobić. Są zawody, w których ludzie z osobowością histrioniczną dobrze się czują. Najczęściej to są zawody artystyczne. Przecież wielu artystów chce być w centrum zainteresowania, a zachowania ekstrawaganckie często są atutem. Ale przy bliższym poznaniu osoby histrionicznej i bliższej relacji z nią może to być trudne i rodzić konflikty, bo przecież trudno jest stale poświęcać komuś uwagę, której ta osoba się domaga. Osobowość bierno agresywna. Tego typu osobowość dla niewprawnych oczu jest dość trudna do rozpoznania, ponieważ, jak wskazuje nazwa, nie mamy tu do czynienia z jawną agresją, ale z jej skutkami. To trochę tak, jakby powstały zniszczenia bez fali uderzeniowej. Częstymi metodami działania osób biernie agresywnych jest manipulacja albo zaniechanie czynności, czego skutki są niekorzystne dla kogoś lub dla otoczenia. Osoby te mają tendencję do wypowiadania się nie wprost. Zmieniają temat albo atakują z uśmiechem na twarzy, niejako udając, że mówią o czymś innym. Zawsze można się wtedy bronić, przecież zostałem źle zrozumiany. Podam Wam przykład. Był pewien minister w polskim rządzie, którego wypowiedzi w kontaktach z dziennikarzami często były biernie agresywne. Pytany przez nich o jakąś ważną sprawę, uśmiechał się szeroko i odpowiadał: O, jak pięknie dziś Pani wygląda. O, i Pani też. Wypowiedzi te były cyniczne, nie na temat. Jednocześnie rozmówca traktowany był bardzo lekceważąco, ale w białych rękawiczkach. Osoba biernie agresywna postępuje właśnie w taki sposób, żeby nie można jej było niczego zarzucić. No przecież jestem w porządku, nikogo nie zaatakowałem. Wprost nie, ale analizując kontekst sytuacji i konsekwencje, celem jest właśnie atak taki niewidoczny, ale czym boleśniejszy, tym lepiej. Osobowość zależna. Osoba zależna ma problem z braniem odpowiedzialności za swoje decyzje i w związku z tym unika, a czasem całkowicie wycofuje się z podejmowania decyzji. Kolejna cecha tego zaburzenia to problem z identyfikowaniem i realizowaniem swoich potrzeb. To potrzeby innych są ważniejsze niż własne. Osoby te wymagają od innych opieki, a przede wszystkim tego, aby być przez innych wyręczane, często nawet w drobnych decyzjach. Ty podejmij decyzję, a ja zrobię tak, jak ty chcesz. Jedną z cech jest również obawa przed byciem osamotnionym, co zrozumiałe, ponieważ kto w przypadku samotności przejmie odpowiedzialność za decyzję? Jeśli osoba zależna zwiąże się z kimś ze skłonnością do dominacji, to w takiej sytuacji partner przejmie kontrolę nad jej decyzjami. Często mogą to być udane związki, bo każdy realizuje w nim swoje potrzeby, ale komplikują się wtedy, gdy dominujący partner zaczyna się znęcać albo wykorzystywać partnera zależnego. W takich sytuacjach Czasem mija wiele lat, zanim osoba zależna podejmie decyzję o jakiejkolwiek zmianie swojego życia, a czasem tkwi w toksycznym związku przez całe życie pomimo cierpienia. Osobowość narcystyczna. Dominującą cechą osobowości narcystycznej są wielkościowe przekonania co do siebie. Osoby te wyolbrzymiają swoje osiągnięcia, talenty, są przekonane o swojej wyjątkowości i jest to stała cecha osobowości, a nie jakieś krótkotrwałe zaburzenie psychiczne, np. urojenia wielkościowe, które po wyleczeniu ustępują. Osoby z tymi cechami mają również silną potrzebę bycia podziwianymi oraz oczekiwanie, że będą traktowane lepiej niż inni. Podobnie jak psychopaci, o których mówiłem w poprzednim odcinku, osoby narcystyczne mają ograniczoną empatię. I podobnie jak psychopaci wykorzystują innych do osiągania swoich celów. Zresztą wielokrotnie cechy osobowości narcystycznej i psychopatycznej współistnieją ze sobą. W sytuacji, gdy narcyzi nie spotykają się z podziwem, często reakcją jest złość oraz aroganckie traktowanie rozmówcy. Tak to wygląda na zewnątrz. Natomiast jak się dotrze głębiej do osoby narcystycznej, o ile ona na to pozwoli, to często bywa tak, że ta cała narcystyczna fasada jest maską niskiej samooceny, bardzo głęboko ukrytej. Ale tego typu procesy wychodzą podczas długotrwałej psychoterapii. Osobowość anankastyczna, czyli obsesyjno-kompulsyjna. W mitologii greckiej, anankę to bogini konieczności, przymusu i siły zniewalającej do podporządkowania się wyrokowi przeznaczenia. Cechy tej osobowości stanowią kontinuum nerwicy natręst, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjnego. Dla osobowości anankastycznej charakterystyczne są perfekcjonizm i nadmierna nakładana na siebie odpowiedzialność. Perfekcjonizm przy wykonywaniu zadań występuje do tego stopnia, że może te zadania wręcz zakłócać. Koncentrowanie się na szczegółach, regulaminach, porządkowaniu, schematach yy, itd. często nie sprzyja właściwej pracy. To tak, jakby człowiek był dla regulaminu, a nie na odwrót. Towarzyszy temu często sztywność i upór. Osoby te często mają problem z kreatywnością, bo kreatywność wymaga czasem łamania schematów i reguł. Istotną cechą jest tu również nadmierna odpowiedzialność, którą osoby na siebie nakładają i z nią wiąże się poczucie nadmiernej kontroli. Od nerwicy natręstw osobowość anankastyczną odróżnia to, że nie ma tu jasno sprecyzowanych natrętnych myśli oraz kompulsji. Jest to problem cech charakteru, ale u pacjentów z nerwicą natręstw w większości przypadków występowały przedchorobowe cechy anankastyczne. Przedstawiłem Wam różne typy zaburzeń osobowości. Powtórzę to, co już mówiłem w poprzednim odcinku. Zdarza się, że cechy osobowości nie spełniają kryterium jednego typu. Wtedy rozpoznajemy mieszane zaburzenia osobowości. Cechy osobowości są stałe, same nie miną. Jeśli sprawiają cierpienie pacjentowi lub jego otoczeniu, to można nad nimi pracować podczas psychoterapii, która najczęściej jest długotrwała. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Was zaciekawiłem, dajcie mi sygnał poprzez łapkę w górę.